Zabornik. 62 wynik dzisiaj. Reprezentant Bukowskiego Klubu Biegacza Daniel Wojtalek stawił się na mecie. 63 wynik. Czasy w okolicach 47 minut. Zaraz za nim Natalia Durowicz, Niepruszewa. 12 wśród pań. Witamy na mecie Marka Lewandowskiego z Wołoszynia, TKKF 47-34, kolejna pani, 13 miejsce Natalia Kędziora z Lubonia, 47-45 to wynik brutto tej zawodniczki. 64 mężczyzn ukończyło i 13 kobiet, a zatem jeszcze ponad połowa biegaczy na trasie. I witamy Marzenę Pes z Bukowca, reprezentantkę klubu Krzyżynowy Tomyśl, 14 na mecie wśród pań. Zaraz za nią Cezary Mikucz z Poznania oraz Rafał Snela. Oczkowice, czasy 48 minut. Dziękuję. Wśród panów Kuba Szczęsny, 69 Mateusz Paluch, a 16 wśród pani Joanna Węcel z Lubonia. Zaraz za panią Joanną stawiła się pani Hanna Pawlak, Opalenica, 17 na mecie, 48-49. Jeszcze raz gorąca prośba, oddajemy chipy dziewczynom do koszyczka. Bardzo to proszę. Chcielibyśmy zebrać wszystkie. Chyba jest. To jeszcze raz po raz trzeci. Dzięki tobie. Arkadiusz Górczak, 71. wynik w dzisiejszym biegu. To brutto 49-34. Andrzej Żuplewski, numer 7. Bukowski Klub Biegacza. Zaraz za nim Konora Tajanowicz, Paweł Cichoblas, Katarzyna Przewoźna, Mirosława Szlicer. Czasy w granicach 50 minut. Gratulujemy bardzo. I 75 na mecie Paweł Nowak, 23 wśród kobiet Milena Łodyga, Grodzisz Wielkopolski. Witamy kolejnego, Remigiusz Cypel, 76 wynik, reprezentant Buku, za nim Katarzyna Szopka, Nowy Tomyśl, Bartosz Kasperczak, Opalnica. Przypominam o oddawaniu typów do dziewczyn. Oddajemy urządzenia mierzące przebyty czas. Proszę o oddawanie typów zaraz po ukończonym biegu. Adam Plewa, 79 wynik, Sławomir Spiechała, numer 80, natomiast Katarzyna Cybal, 25 wśród kobiet. No i biegły na metę Aleksandra Sikora, Aleksandra Rogala, 26, 27, odpowiednio kobieta na mecie. Zaraz za nimi Krystian Króliczak, 81 wynik, Andrzej Pętera, 82, natomiast Beata Pętera, 28 wśród kobiet. Witamy na mecie pana Jarosława Najdera z Szamotu, 83 wynik, pan Marcin Domagalski, 84, Michał Cybal, 85.
czasy w okolicach 52 minut. No i mamy numer 177, Grzegorz Pyta, 86 wynik, Grodzisz Wielkopolski. Mieszkając z Lubonia, Robert Kulis zameldował się na mecie. A także z numerem 54 Łukasz Szwarc Dobierzyn, 88 wynik. Majda Konieczna, 29. Klub Kobiet. A 30. jest pani Zuzanna Brambor, Nowy Tomyśl. 89 wynik, wśród mężczyzn Tomasz Czojak ze Skrzynek, Przemek Kocik, 90 melduje się na mecie, natomiast pani Marta Wojtalak, 31 wynik, Kobiet. Marta Piosik z Buku, 34, Magdalena Szymczak z Grodziska Wielkopolskiego. 33, natomiast Marcin Lapkowski, 92 wynik dzisiejszego biegu, a Żaneta Mansfeld, 35 wśród kobiet, Patrycja Pawlak, 36, wyniki w okolicach 54 dni. Witamy na mecie panią Izabelę Kukawę z Opalnicy, reprezentantkę Opalnickiego Klubu Bydgoszcza. Witamy pana Michała Mikołajczyka, Marlenę Lindner oraz Bartosza Szyszyło na mecie. Mieszkańcy Buku, natomiast mieszkanka Poznania Małgorzata Bader jest 39 wśród kobiet. Czasy w okolicach 55 minut. Witamy na mecie Piotra Chobiana z Ściela oraz Macieja Wolfa z Lubonia. Odpowiednio 98, 99 miejsce. No i jest setny uczestnik Mariusz Szyszła, Porażeń, OSP Opalnica, 56-15. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o oddawaniu w
biegaczy o oddawaniu chipów. Są to urządzenia zwrotne, także proszę od razu po ukończonym biegu oddać dziewczynom do koszyczków chipy, które macie najprawdopodobniej umiejscowione na bucie. Witamy na mecie Katarzyna Bartkowiak, sędzi 42 z pań w wynik poniżej godziny 57 minut 10 sekund. Numer 70 Urszula Chodkiewicz Poznań wraz z dzieckiem. Gratulacje. No i mamy 104 Sebastiana Ratajczaka z Buku, 57-34, zaraz za nim pani Elżbieta Mordka oraz pan Piotr Bartkowiak. Czasy niespełna 58 minut. Gratulacje. Teraz jeszcze około 40 osób na trasie biegu. W dzisiejszym biegu uczestniczy 189 osób. W tej chwili około 150 ukończyło. Zatem czekamy mniej więcej na 40. Witamy na mecie Donatę Szymańską, Romana Szymańskiego, Doroty Strugałę, Małgorzatę Strugałę. Wyniki poniżej godziny. Wielkie gratulacje. Kolejne osoby mijają linię mety. Błażej Czekała, Kniewy, 58-51. Przypominam biegaczom o oddawaniu chipów do koszyka, do koszyków, które wędrują razem z dziewczynami w okolicach mety. Czekamy na kolejnych biegaczy. Zobaczymy, czy jeszcze, tak jest, jeszcze następnym uda się granicę godzinową złamać. Weronika Śliwińska, 48 wśród kobiet. Henryk Rogoziński, stąd to miejsce dzisiaj, a także Anna Szpurek, Bukowski Klub Biegacza. I zaraz za nią Kamila Zimna, sędzinka, czasy poniżej godziny. Gratulacje, zapraszamy po odbiór medali. Brawo, brawo! I 66 numerem Łukasz Ratajczak, 166, natomiast Piotr Borucki, są to miejsca 109, 110 w dzisiejszym biegu. Sławomir Kabara, 111, mieszkaniec Kazimierza, godzina 16 sekund. Około 20 biegaczy jeszcze na trasie. Witamy Annę Paradka z Gaju Wielkiego, a razem z pupilami Magdalena Piotrowska z Buku zawitała na metę. Gratulujemy. Kolejni biegacze docierają. Joanna Górnowicz-Stęszew, Tim Aktywny-Stęszew. Godzina, minuta i 24 sekundy. Zaraz za nią Przemysław Gajewski z Poznania. 112 dzisiaj. Natomiast 54 wśród pań Dorota Kaczmarek z Opalenicy. Czas godzina, minuta i 40 sekund. Thank you.
13 miejsce Błażej Miliada z Szamotu. Czas godzina, 2 minuty i 23 sekundy. I kolejny numer 57. 114 miejsce dzisiaj Kamil Jastrzębski z Opalenicy. Przypominam o oddawaniu chipów. Dziewczyny oczekują ze skrzynkami. Będą panu umieszczać. Jagoda Kałek, Opalenica. 55 wśród kobiet. Z czasem godzina 2 minuty 56 sekund. Kolejne dwie panie biegają na metę. Anna Bednarek, Dorota Piątek z Buku, Bukowski klub biegacze. Godzina 3 minuty i 8 sekundy. Dokładnie taki sam czas odzyskały obie panie. Biegają Maciej Pietrucha, Agnieszka Pilujska, obotniki skrzynki odpowiednio, godzina 4.09, godzina 4.10, około 20 osób jeszcze na trasie powinno być. Meldują się panie Natalia Gnika, Katarzyna Bońska, Martyna Kurek. Czasy w okolicach godziny 7 minut. Jeszcze około 10-15 osób na trasie powinno się znajdować. Thank you.
201 numer Martyna Kurek, dzisiaj 62, natomiast Żaneta Kasporcia z Niedruszowa, 63 kobieta na dzisiejszym biegu. I mamy kolejną uczestniczkę, Karolina Jankowska, 64 dzisiaj na mecie tych pań z Mirosławem. Czas poniżej godziny 10. Wielkie gratulacje. Tędy nie przychodzimy, naokoło. Okay.